poprzednim odcinku. U twego boku cudowna kobieta jak ja, naga, albo w bikini, które mi kupiłeś w Puerto Pizarro. Pamiętasz? Tak cię podniecało, że nie chciałeś wychodzić z łóżka. Czarne, pamiętam doskonale. Wybacz. Nie wiem, co mi się stało. Nie powinniśmy, sama wiesz. Proszę cię, zostań. Dużo myślałam i... chyba już pora na ten pierścionek zaręczynowy. Poważnie? Mówisz serio? Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. Naprawdę chcesz nosić mój pierścionek? Wiesz, co to oznacza? Że wchodzimy w okres narzeczeństwa i w najbliższej przyszłości pobierzemy się. Jak bliski? Tak? Gdy tylko Rafaelito przyjdzie na świat. Za 5 albo 6 miesięcy. Nie mówmy na razie o datach. Wiedz tylko, że cię kocham i chcę zostać twoją żoną. Że za ciebie wyjdę. Kiedyś. Na całe życie. Przepraszam. Trzeba przyznać, że ładna z was para. Wyznaczyliście już datę ślubu? Nie, na razie nie ma pośpiechu. A ja myślałem, że wręcz przeciwnie. I jak, odeszła? Nie, ale ma zamiar. I to przez ciebie. Robi striptease przed moim chłopakiem i nie mam prawa się wkurzyć? Sama rzuciłaś hasło. Nie broń jej. Nie posądzałam jej o taki tupet. A jednak. I teraz się wyprowadza. Niech idzie w diabły. Nie może. Jest mi potrzebna. Pomaga mi prowadzić interes. Wiem, że to marna pociecha, ale w tym krótkim czasie, kiedy byliście razem, on był taki szczęśliwy. Gdyby nie ty... A co z moim szczęściem? On nie żyje, a ja... Jesteś silna i młoda. Całe życie przed tobą. Otrząśniesz się z tego, gwarantuję. Już późno. Powinniśmy wracać. Możemy cię podwieźć do domu? Nie. Dziękuję bardzo. Wracam do szpitala. Więc do szpitala.
Dziękuję. Śmierć Benjamina wszystko zmieniła. Musiałam zmodyfikować moje plany. Chciała pani odzyskać jego uczucie. Tak, a potem całej rodziny. Teraz jest trudniej. Moje dzieci nie są takie potulne. Straciły dla mnie szacunek i trudno je winić. Głupia sprawa. Coś mi się widzi, że nie za bardzo panią kochają. Nie znoszą mnie, nienawidzą. A tyle pani dla nich zrobiła. Tyle ryzykowała. Niestety nie rozumieją tego. Dla nich matka to cukierkowa tkliwość, anielskie spojrzenia, słodkie do mdłości słówka, całuski, uściski. Niewdzięcznicy. Nie znajduję słów. Brak im oleju w głowie, ale to moje dzieci. I kocham je. Więc co dalej? Bez nich moje życie nie ma sensu. Muszę je odzyskać. A potem? Trzeba wyglądać powrotu José Antonia. Tymczasem mam skromny kapitał na rozruch interesu. Właśnie o tym chciałam z tobą pomówić. Justamente sobre eso quería que habláramos. Hola. ¿Se puede? Można? Sí, sí. Wejdź. Jestem potrzebna Margaricie? Masz gościa? Twój brat Pablo. Do mnie czy do Lucy? Pytał o ciebie. Powiedz mu, że zaraz zejdę. Nie wierzę, że chcesz ją zatrzymać tylko dla biznesu. A jednak. A ponieważ to ty ją przegoniłaś, powinnaś moim zdaniem ją przeprosić. Nie będę się kajać przed tą fałszywą zołzą. Bardzo cię proszę, idź załagodzić sprawę. A jak odmówię, to co? Uderzysz mnie? Nie. Ale uwaga, przez miesiąc cię nawet nie tknę. To będzie kara również dla ciebie. Możliwe. Dobra. Spróbuję wszystko odkręcić. W końcu jest moją szwagierką. I mimo wszystko nawet ją lubię. Super. Ale najpierw muszę wiedzieć, że mnie bardzo kochasz i nie gniewasz się na mnie. Amor. Kocham cię z całego serca. Moja miłość do ciebie sięga gwiazd. Przestań. Nie o to mi chodziło. A o co? Co ty wyrabiasz? Słyszałeś kiedyś o kobiecie panterze? Nie. No to ci wyjaśnię. Co za niespodzianka. Nie powiedzieli mi, że jesteś. Cześć. Idziemy popływać? Szczerze mówiąc, przyszedłem się dowiedzieć, co słychać u Makareny. A nie chcesz wiedzieć, co słychać u mnie? Jasne, że tak. Co u ciebie? Bardzo za tobą tęsknię. A u ciebie? Jakoś leci. Jak ci się układa z José Antonim i Sandrą? Nie czujesz się piątym kołem u wozu? Nie miałem problemów. A teraz po ich wyjeździe? Jak to? Chcesz powiedzieć, że zostałeś sam? Więc możemy spokojnie zamieszkać razem. Żeby się wynieść z tego domu i wprowadzić do ciebie, to nie będzie możliwe. Dlaczego? Nie dostałem jeszcze dyspensy, więc nie powinienem. Przecież biskup obiecał popchnąć sprawę. Zgłoś się do niego. Nie chcę go ponaglać. A może raczej unikasz swobody stanowienia o sobie. Sam jeszcze nie wiem, czego chcę. Jak się masz? Zostawiam was. Pogadajcie sobie. Cześć, Pablo.
Fajnie, że sobie o mnie przypomniałeś. Muszę z tobą porozmawiać. A ja z tobą, siostrzyczko. Przejdziemy się? Nie jestem już w takim wieku, żeby zaczynać od zera. Potrzebny mi szybki kapitał, nawet za cenę wysokiego ryzyka. Coś trefnego? Tak. Wyczułem sprawę. Pani nie z tych, co stoją na baczność przed paragrafami. Co to za biznes? Sprowadzanie kradzionych aut z Boliwii i Chile. Masz tam kontakty? Jasne. Znajomek mógłby przeprowadzać takie bryczki na granicę. Świetnie. Ja za to mam na tle ludzi, którzy przymkną oko. Lata pracy w Mistralu zaowocowały dobrymi układami. Mam też kumpla z warsztatem samochodowym. Bez problemu przygotuje nam ten towar do upłynnienia. Wiedziałam, że prędzej czy później na coś się przydasz. Zawsze do usług. A to za nasz wspólny interes. Za mój interes, Benito. Wykładam środki i płacę komu trzeba. Ty dostaniesz niewielką prowizję. Ile procent? Skromnie, żebyś się przypadkiem nie rozleniwił. W takim razie jakaś pensyjka byłaby nie od rzeczy. Rzucę przecież tę robotę szofera. Nie ma mowy. Muszę wiedzieć, co się dzieje w rezydencji. I marny twój los, jeśli wylecisz z posady. Pogróżka za pogróżką. A ja jestem wolnym człowiekiem. No i mam list pani braciszka. Odkupię go od ciebie. Ale nie wcześniej niż zgromadzę kapitał. W porządku, zaczekam. A jakie decyzje w sprawie Milagros i José Antonio? Nie wykluczam konieczności pozbycia się ich, jak tylko nadarzy się sposobność. Skoro nie ma innej rady, będę czekał. Ale niech bez sprawy nabrały tempa. Nie grzeszę cierpliwością. Nie widziałaś Makaryny? Właśnie odwiedził ją Pablo. Chyba są na dole. Co robisz? Wybieram się do biskupa z prośbą o zwolnienie Pabla z obowiązków kapłańskich. I ślubów czystości, tak? Nie wiem, w co się ubrać. To odpada. Od stóp do głów na czarno. Totalna żałoba. Musisz zrobić wrażenie smutnej i bezradnej, żeby się nad tobą litował i pozwolił Pablowi cię pocieszyć. Chyba masz rację. Brawo! Spisałeś się jak za najlepszych czasów. Bo z tobą to co innego. Chyba mnie wyleczyłaś. Nie mów, hop. Silnik zaskoczył, ale trzeba go utrzymać na chodzie. Trudna sprawa. Sofia nie odstępuje mnie na krok. Mam wolne tylko jak idzie na badania. Dla chcącego nic trudnego. Ale konspiracja na maksa. Wszyscy wiedzą, że jestem w Stanach. Spokojna głowa. Będę milczeć jak grób. Podobasz mi się w tej roli potajemnego kochanka. Po co nam było to małżeństwo? Oby tylko agonia chorej nie trwała zbyt długo. Pan doktor jest bardzo zadowolony z pani wyników. Udało się zahamować rozwój choroby. Miłość czyni cuda. Jest pani zakochana? Pani przyjaciel będzie zachwycony nowiną. Nie wiem jeszcze, czy mu w ogóle powiedzieć.
Cuñerita. Szwagierko. Maka. Nie ma jej. Wyszła za swoim bratem. Czego chcesz? Czekasz na kogoś? Na Benita. Powinien już wrócić. Z Boliwii? Przyjechał. Już zaczął pracę. Właśnie odwozi panią Lukresję. Ale żeby tyle czasu? Wciąż zazdrosna o moją ciotunię? Zastanów się, jak kobieta o jej statusie mogłaby się zainteresować takim Benitem? A czemu nie? Benito to amatorski chłopak. Tyle, że on jest z natury uczciwy i wierny. Nie jak inni, co to są z jedną, a kokietują drugą. A to czyja sprawka? Pojęcia nie mam. Sama dopiero przyszłam. Ta niedojda Teodora się tu kręciła. Nie musisz niczego wyjaśniać. Rozumiem bez słów. Życzę ci dużo szczęścia. Nie wiem, co się stało. Leżał tu sobie w stanie nienaruszonym. Mniejsza o to. Wyrzuć to. Jedziesz na cmentarz, Lucio? Czy na disco? Jadę do biskupa. Może Benito by mnie podwiózł. Nie ma go jeszcze. Od kilku godzin. Czy to nie dziwna sprawa? Benito jest dziwny, Teodoro. Nie ufam mu za grosz. Ten jego wyjazd do Boliwii też mi wygląda na bajkę. Skąd takie wnioski? Spotkałam go na ulicy przed domem José Antonio i Sandry. Oficjalnie był jeszcze w Boliwii. I jak się tłumaczył? Że chciał złożyć Sandrze kondolencje z powodu poronienia. Ale właściwie skąd on miałby znać Sandrę? Benito ma przyjaciół w różnych kręgach. Lecę, na razie. Uważasz, że on nie był w Boliwii? Oczywiście, że był. Dzwonił do mnie z La Paz. Panna Lucia ma bujną wyobraźnię. Miałam szczere chęci ją przeprosić, ale jej nie złapałam. Wyprowadziła się? Spoko, wróci. Przyszedł Pablo i wyciągnął ją na spacer. Wiem od Teodory. Na co byś teraz miał chęć? Na wiele rzeczy, ale przede wszystkim musimy... Tak, pracować. Właśnie, wiesz co? Biedna Margarita jest pewnie sama w kuchni. Poważnie, Sebastian jest najcudowniejszy. Myślałem, że Juanito. Też jest cudowny, ale go nie ma. I co z tego? To tak jakby nie istniał, ale istnieje. Tak jak twoje powołanie, z którego byłeś strasznie dumny. I gdzie ono jest? Przepraszam. Co z twoją dyspensą? Chyba już tylko patrzeć. Żałuję, że w ogóle o nią poprosiłem. Boję się. Czego?
A ty nie bałabyś się dojść do wniosku, że przez długi czas tkwiłaś w błędzie? Lata przygotowania, tu nagle bach. Widzisz, że się nie nadajesz, że poniosłaś klęskę. Może to Consuelo wmówiła w ciebie powołanie. Od dziecka sposobiła cię na księdza. A może to tylko chwilowy kryzys? Tego też się boję. Zrezygnuję, a potem będę żałował do końca życia. Słyszałem o podobnych przypadkach. Zrzucił sutannę, ożenił się, miał dzieci, aż w końcu odkrył, że jego przeznaczeniem było jednak kapłaństwo. Tylko że było już za późno. Boisz się, że masz powołanie, boisz się, że go nie masz. I boję się Lucii. Wiesz co? Jesteś okropnie strachliwy. Adelante. Proszę. Tu eres Lucia. Lucia, prawda? Doskonale cię pamiętam. Siadaj, drogie dziecko. Asiento, por favor. Siadaj. Gracias, padre. Dziękuję, księże biskupie. Jestem zaskoczony twoją wizytą. Czyżbyś przyszła się wyspowiadać? Mów. Słucham cię. Przyszłam w sprawie Pabla San Martina. Co słychać u młodego kapłana? Jestem w nim zakochana. I chciałabym wiedzieć, kiedy otrzyma dyspensę. Oby twoja miłość do niego okazała się trwalsza niż jego powołanie. Mam ten dokument na biurku od wczoraj. Proszę. To właśnie jego dyspensa. Rok? Dostał rok zwolnienia? Uznałem, że zwyczajowe 6 albo 9 miesięcy to za mało, zważywszy głębokie rozterki Pabla. Rozumiem. Czy mogłabym to zabrać? Chciałabym mu zanieść dobrą nowinę. Skoro sam się nie pofatygował, to bardzo proszę. To wszystko, moje dziecko? Tak. Bóg zapłać. Nie mnie oceniać ciebie ani Pabla. A skoro już się stało, chciałbym cię poprosić, byś stworzyła mu szczęśliwy dom. I żebyście żyli zgodnie i w duchu chrześcijańskim. Obiecuję, proszę ojca. Będę się za was modlił. Serdeczny Bóg zapłać. Tak jak ty się miotasz między kapłaństwem i miłością do kobiety, ja przeżywam podobne rozterki między Sebastianem i Juanitem. Tyle, że Juanito jest za granicą, a Sebastian pod ręką. I w dodatku kręci z siostrą Juanita. Wiem, wiem. Ale podobnie jak ty, muszę dociec, co naprawdę czuję. A gdybyś się przeprowadziła do Australii w życiu, mój cały świat jest tutaj, nie do Australii, do mnie. Mieszkanie José Antonia to nie rezydencja de la Torre, ale przynajmniej nikt ci nie będzie zawracał głowy. Nie, czy tobie? Nie myślę ci służyć za tarczę ochronną przed Lucią. Na to nie licz. Chcę cię tylko wziąć pod swoje skrzydła. Nie okłamuj ani mnie, ani siebie. Dziękuję, ale na razie nie skorzystam. A gdybym miała problemy, zgłoszę się. Dobrze, i wzajemnie. Kto by pomyślał, że młodzi de la Torre złamią nam obojgu serca? No, prawie.
Uważacie, że Benito naprawdę był w Boliwii? Czemu pytasz? Tak sobie, zwykłe pytanie. Albo zwykła wątpliwość. Sądzisz, że nas myślał, żeby odpocząć od ciebie? Może faktycznie. Nie dajesz mu chwili wytchnienia, więc zapragnął się przewietrzyć. Biedaczysko, wije się jak piskorz pod naporem twojej chorej zazdrości. I kto to mówi? Przecież ty sama zaczęłaś coś podejrzewać. Dzień dobry. Niektóre już się stęskniły. Gdzieś ty się szwendał tyle czasu? Cóż to za maniery? Przywitać mi się i to natychmiast. Nie pajacuj. Gdzie byłeś? Chwileczkę, wolnego. Rozumiem, że mnie strasznie kochasz, ale jeśli nie możesz znieść paru godzin rozłąki, no to mamy problem. Musimy porozmawiać. Oczywiście bez świadków. Jak chcesz. Przy okazji przynieś mi małą lemoniatkę do pokoju. Co za palant. Jak tam u lekarza? Dzięki Bogu, wszystko dobrze. Jak Rafaelito? Coraz większy i strasznie wierci pięta. Super. Nie wiesz, gdzie moje rodzeństwo? Sebastian w kuchni, a Lucia pojechała do biskupa Merino. Nie wiesz, w jakiej sprawie? Nie mówiła, ale ja się domyślam. Biedna mała. Idę. Na razie. Ciao. Matka Lucia. Co rzekł biskup? Pablo do Cewila, czy ty do klasztoru? Nie twój interes. Dokąd? To jeszcze nie skończyłam. Co się stało? Jakiś problem? Nie. Lucia jest nieznośna. Irene Ramirez. Irenka. Serio chciałaś ze mną rozmawiać? Czy to tylko pretekst do randki? Dzięki. Powiedz mi, czy ty naprawdę byłeś w Boliwii? Oczywiście. Też mi pytanie. Lucia spotkała cię koło domu José Antonia, kiedy wszyscy sądzili, że jesteś w Boliwii. To było tuż po moim powrocie. Chciałem ci zrobić niespodziankę. Coś nie tak? Co tam robiłeś? Przejeżdżałem. Słyszałem o zdarzeniu Sandry i chciałem zapytać o zdrowie. To przykre, że poroniłem. I ja mam uwierzyć? Od kiedy to utrzymujesz kontakty z Sandrą? Co ty kombinujesz? Nie widzisz? Wyprowadzam się. A można wiedzieć dokąd? Jasne, to żadna tajemnica. Do Pabla. Do księdza? Już nie jest księdzem. Dostał roczną dyspensę z kościoła. Idę. Pożegnaj ode mnie wszystkich. Zaczekaj. Nigdzie nie pójdziesz. Zrozumiano? Jeszcze pożałujesz, zobaczysz. Zostaw, to moja sprawa. Zaczekaj. Więc? Czekam na odpowiedź. Co jest między tobą i tą Sandrą? Żadna wielka przyjaźń, ale jesteśmy w pewnym sensie kolegami z pracy. Ile razy zawożę albo odbieram panią Milagros z Mistralu? Ale co ja się tłumaczę? Wierzysz to dobrze? Nie, to nie. Nie wierzę. Więc mam romans z narzeczoną pana Wilsona? Kobieto, pamiętaj się. Na głowie staję.
żeby cię wcześniej zobaczyć. A ty? I tu? Może cię niesłusznie posądziłem. Nieładnie. Jestem zmęczony tą z sufitu wziętą zazdrością. Patrz. Wiesz, kto to jest? Piszą Body, ale naprawdę zwie się Irene Ramirez. Chodziliśmy kiedyś ze sobą, ale nigdy nie zrobiła mi ani jednej sceny zazdrości. Serio? Byłeś jej facetem? Ona jest teraz gwiazdą. Nie dziwi mnie to. Zawsze było widać, że daleko zajdzie. Dałem jej ten pierwszy impulsik i popatrz, jak podziałało. Pewnie jej się teraz przewróciło we łbie. Wątpię. Była taka bezpośrednia, słodka, przymilna. Nigdy cienia zazdrości. Moje słowo było dla niej święte. Dla mnie też. Tak? A nie widać. Od powrotu same wymówki. Przepraszam. Wybaczysz mi? Jestem dla ciebie za dobry. Niech ci będzie. Już się nie gniewam. Obiecuję, że już nigdy w ciebie nie zwątpię. To teraz serio. Przynieś mi szklaneczkę lemoniady. Tylko daj więcej lodu. Zaraz będę. I pomyśleć, że są faceci, którzy dają sobą rządzić. Dzień dobry. Dzień dobry, jak się macie? Rosy, co? Jak to co? Idź, pogadaj z nią. No już. Macareno, możemy zamienić słówko? Chyba nie mamy o czym. Musicie. Najlepiej wyjdźcie sobie na taras. No dobrze. Zaraz wracam. Spokojnie, żartowałam. Nigdy nie sądziłam, że dziewczyny będą się bić o ciebie. Ja też nie. Pogodzą się. Mam nadzieję. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Cansado? Wyglądasz na zmęczonego. Na szczęście koniec na dziś. No, deja. Zostaw to mnie. Ty lepiej jedź do domu i odpocznij. Dom mnie przygnębia. Ciągle sam. Rosy jest rzadkim gościem. A ty, jakie masz plany na wieczór? Ja? Jeszcze nie wiem. Czemu pytasz? Moglibyśmy pójść do kina, na drinka, pogawędzić. Co ty na to? Chwileczkę. Zostałam Juana? Tak. Co za niespodzianka. Ja mam w planie wywiad, ale odwołali w ostatniej chwili, więc pomyślałam o tobie. Przeszkadzam? Skądże, właśnie skończyłem. W takim razie wyjdźmy razem. Uwielbiam twoje towarzystwo. Poza tym chcę się poradzić w paru kwestiach dotyczących programu. Bardzo sobie cenię twoje zdanie. Zaraz będę gotów. Juan! A potem możemy zajrzeć do mnie. Powspominamy stare, romantyczne czasy. Co masz mi do powiedzenia? Chciałam cię przeprosić. Przyjęłam do wiadomości. Mówię serio.
Zachowałam się paskudnie. W sumie nic do ciebie nie mam. To tylko zazdrość. Nie chcę stracić Sebastiana. Ani ja wykołować twojego brata. To nie w moim stylu. Tak? Obyś się nie zmieniła. Bardzo tęsknisz za Juanitem? Ja też. Może nawet bardziej niż ty. Gdyby to był, wszystko byłoby prostsze. Jeśli wciąż widzisz we mnie rywalkę, mogę się wyprowadzić. Zamieszkam z Pablem. Nie, no coś ty. Zostań. Kumplujmy się jak dawniej. Przecież się lubiłyśmy. Hola, Paloma. ¿Está Milagros? ¿Es Milagros? Sí, en la biblioteca. Buena elección. Strzał w dziesiątkę, ona kocha róże. Voy a buscarla. Pójdę po nią. Gracias. Dziękuję. Przynoszę wspaniałą nowinę. Co znaczą te bagaże? Czytaj. Co to jest? Najlepsze, co mogło nas spotkać. W tym odcinku Amor Latino. Pozdrowienia od Mario Simarro. Dla ciebie, mój ukochany kwiat. Zaczynam być zazdrosny o tę różę. Wstawię ją do wazonu. Zaczekaj, jeszcze coś. Pierścionek. Tak, zaręczynowy. Czy to nie wspaniała wiadomość? Roczna dyspensa, powyżej oczekiwań. To istny cud. Jesteś wolny, nareszcie. Nie cieszysz się? Dyspensa nie oznacza, że mogę robić, co mi się żywnie podoba. To nie jest zgoda na to, żebym był z kobietą. Ale... mam dokonać wyboru między stanem duchownym a życiem świeckim. To nie jest podkładka sankcjonująca damsko-męski związek. Chcesz się zastanawiać cały rok? Co przez ten czas będzie ze mną? I co z tobą? Nie wiem. Będę pracował, rozmyślał nad moim powołaniem. Nie przeżyję 12 miesięcy bez ciebie. Jeśli twoja miłość jest czysta i szczera, przeżyjesz. Zwariowałeś. Mam czekać 365 dni, aż coś postanowisz? Nie ruszę się stąd, dopóki nie podejmiesz decyzji. Wrócisz do domu. A ja będę decydował o sobie bez żadnych nacisków. I to podobno ja jestem samolubna. Słuchaj, jeśli sądzisz, że będę czekać cały rok z założonymi rękami, to się grubo mylisz. Do zobaczenia za rok, ty głupku. Nie chcę się narzucać ani naciskać,
Chciałbym tylko mieć jakieś pojęcie, kiedy możemy zacząć rozmawiać o dacie ślubu. Jeśli tak bardzo ci na tym zależy, za rok ci odpowiada? Za rok? Wcześniej to naprawdę niemożliwe. Chciałbyś, żebym w połowie ceremonii dostała bólów porodowych? Albo prosiła księdza o przelewę na karmienie piersią? A może pociąga cię podróż poślubna z przewijaniem i szykowaniem butelki? Raczej nie. A takie są moje najbliższe perspektywy. Jak małemu stuknie 6-7 miesięcy, będę swobodniejszy. Dlatego rok wydaje mi się sensownym terminem. Minie jak z bicza strzelił. Kocham cię. Ningún sentimiento tuvo el valor de arrancar.
Nabiera ciałka. Tak, kawalerze? Słyszałaś? Powiedział tata. Powiedziałaś tata? Rafaelito? ¿Está bien? ¿Qué papá?